Panie marszałku, panie ministrze, powiedział pan, że ustawa, bo przecież tak jest, zawiera również rozwiązania, które będą poprawiały czy dodawały skuteczność w zakresie ochrony zdrowia czy przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. Ale proszę oszacować w tej całej materii, którą tutaj mamy od podatku cukrowego aż do dobrych rozwiązań, ile jest takich, których naprawdę służy tylko i wyłącznie temu, co jest związane z walką z koronawirusem, a ile według pana ministra jest tych, które zostały włączone dlatego, że tak po prostu zostały włączone. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, panie ministrze, zapytam wprost. Czy zapis w tej ustawie mówiący o ewentualnym zwrocie poniesionych kosztów może dotyczyć Orlenu i KGHM-u, czy nie? To jest po pierwsze. I dlaczego napisaliście państwo może złożyć, a nie jednoznacznie. Kto otrzymał polecenie, będzie otrzymywał zwrot kosztów. Dlaczego? To i czwarte pytanie dotyczące rozliczeń, to o co pytał pan senator Konieczny. Czy jeżeli szpital mający umowę z NFZ-em dostał polecenie przekształcenia w szpital jednoimienny, to oczywiście nie realizował kontraktu. Tak jak pan mówi, będzie mógł realizować w okresie późniejszym. Jeżeli on nie zrealizuje, to panie ministrze, według metody liczenia w przyszłym roku będzie miał mniejszy kontrakt, bo nie zrealizował tego kontraktu tegorocznego. Czy ta ustawa i czy w ogóle państwo planujecie, czy jest możliwe, że tak powiem, przeciwdziałanie temu, że ktoś, kto realizował polecenie, żeby nie został ukarany tym, że będzie miał mniejszy kontrakt w przyszłym roku. Czy to ta ustawa i czy prawodawstwo w Polsce i czy państwa działanie będzie zapobiegało temu zjawisku? Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowny panie senatorze, Wysoka Izbo, jeżeli odpowiadając na te pytania, po pierwsze pytanie, zapytał pan o to, jaki odsetek tych zapisów jest związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i szeroko rozumianymi skutkami epidemii. Otóż, szanowny panie senatorze, w mojej ocenie wszystkie zawarte tutaj zmiany tego właśnie dotyczą. I oczywiście ja to wczoraj omawiałem dosyć szeroko podczas posiedzenia komisji, że rzeczywiście jest tak, że są takie zapisy, które nie dotyczą stricte systemu ochrony zdrowia. I to jest oczywiście sprawa zupełnie oczywista. Ale szanowny panie senatorze, prześledźmy historię legislacji projektów, które były przeprowadzane właśnie w związku z tym, że w Polsce i na całym świecie wystąpiła ta epidemia. Otóż jeżeli się przyjrzymy temu dokładnie, okazało się, że skutkiem epidemii były nie tylko zmiany w systemie ochrony zdrowia, ponieważ system społeczny i gospodarczy to jest system naczyń połączonych. I okazało się, że w momencie, w którym w Polsce mamy epidemię, zmienia się sposób, w jaki kraj funkcjonuje, niezbędna jest zmiana szeregu innych przepisów. Na przykład, jak rozumiem z rozmowy z panem senatorem Pociejem, jest taka propozycja, aby dzisiaj do tej ustawy dodać zmianę, która dotyczy odbywania się z wykorzystaniem mechanizmów porozumiewania się na odległość ciał izb czy samorządów zawodowych. No, można wskazywać, że jest to coś, co nie jest stricte związane z systemem ochrony zdrowia. Ale mam nadzieję, że się pan ze mną zgodzi, że to, że na przykład dzisiejsze nasze posiedzenie też odbywa się w trybie zdalnym, no to jest wszystko pokłosie tej epidemii. Więc jeżeli godzimy się na to, że epidemia nie zamyka się tylko w murach szpitali, poradni, przychodni, to w mojej ocenie powinniśmy także uznać, że przepisy związane z organizacją wyborów, która była dostosowana do warunków stanu epidemii, że przepisy związane z rozliczeniem wydatków na środki niezbędne do zwalczania epidemii, że wreszcie przepisy związane z tym, że w dobie epidemii, w sytuacji, w której ustawa dotycząca opłaty cukrowej wróciła do Sejmu i nie było możliwości wprowadzenia do niej poprawek, dokonujemy takiej korekty teraz. Ponieważ legislacja i te zasady legislacji, szanowni państwo,
w mojej ocenie one są niezwykle istotne, ponieważ one mają uporządkować ten proces. I to jest oczywiście bardzo istotne. Ale my ewidentnie znajdujemy się w stanie wyższej konieczności, w której trzeba zastosować pewne rozwiązania, które w normalnej sytuacji oczywiście mogłyby budzić daleko idące wątpliwości. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ale przecież nie, w 2009 roku była też taka sytuacja, że Sejm zajmował się ustawą, która nie była ogłoszona w Dzienniku Ustaw. To dotyczyło tak zwanego pakietu pani minister ówczesnej Kopacz, pakietu ustaw właśnie w systemie ochrony zdrowia, w przypadku których została zawetowana przez pana prezydenta Kaczyńskiego ustawa dotycząca przepisów wprowadzających. I wtedy, ze względu na to, że tamta ustawa została zawetowana, przygotowana została kolejna ustawa, która odnosiła się w swojej treści do do ustaw, które nie były w Dzienniku Ustaw. Jeżeli popatrzymy na stronę Sejmu tamtej kadencji, zobaczymy, że tam, tak samo jak tutaj, mieliśmy do czynienia z ustawą, czy projektem ustawy, w którym nie było druku, nie było numeru odnośnika do Dziennika Ustaw. Ale wtedy Trybunał Konstytucyjny, Rządowe Centrum Legislacji zgodnie uznało, że celem istnienia tych zasad jest przede wszystkim to, aby umożliwić pewien porządek, pewien ład legislacyjny, ale jednocześnie na koniec dnia najważniejszy jest cel i ustawodawca powinien mieć prawo ten cel osiągnąć. I tego rodzaju instrument jest właśnie zawarty też w tej ustawie. Pytał mnie też pan senator o to, jakie firmy według mojej wiedzy będą objęte tym zasadami, które wprowadza artykuł 43. Ja nie mam dokładnej wiedzy, ponieważ tę wiedzę posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i wiem, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów takie decyzje wydawała i zajmowała się ich obsługą. Natomiast tak jak tutaj wskazałem już wcześniej, w mojej ocenie to jest przepis o charakterze stricte porządkującym. Tutaj nie ma nic nowego, fundamentalnie zmieniającego porządek prawny. To jest przepis porządkujący, ponieważ jak miałem się okazję na własnej skórze przekonać, wszelkie wątpliwości dotyczące działania w trakcie trwania epidemii są później rozpatrywane na niekorzyść polityka, który je podejmował. Taka jest rzeczywistość. I proszę w obliczu takiej rzeczywistości nie dziwić się temu, że dbamy o to, aby w 100% pewna i niepodważalna podstawa prawna do wszystkich działań związanych ze zwalczaniem epidemii była zawarta w przepisach rangi ustawowej. Pytał mnie też pan senator o to, co ze szpitalami, które nie zrealizują kontraktu. Właśnie temu służyć ma ten przepis, o którym mówiłem w kontekście pytań pana senatora Koniecznego dotyczących artykułu 136 B albo C, nie chcę, dokładnie nie pamiętam, ale nie ma pewnie sensu, żebym to sprawdzał, ustawa o świadczeniach, dotyczy to możliwości wydłużenia realizacji kontraktu do tego, na co szpital umówi się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo pan senator ma w 100% rację, że szpitale działały w zupełnie ekstraordynaryjnych warunkach. I do tego powinny być ekstraordynaryjne mechanizmy, które wychodzą poza to, co przewidzieli twórcy sieci szpitali, czyli że jest to zawierane na okres jednego roku, że ten okres rozliczeniowy trwa właśnie rok i wydłużamy ten okres i będziemy w stanie tym elastycznie zarządzić. Jakie dokładnie to będą zasady? To będzie przedmiotem naszych rozmów z podmiotami. Proszę zauważyć, że dzięki temu, że pojawiły się między innymi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, że było możliwe zrekompensowanie ubytku w składce zdrowotnej, możliwe stało się w trakcie epidemii, kiedy spływ składki od przedsiębiorców był rekordowo niski, udało się sfinansować między innymi 3% podwyżkę wyceny świadczeń szpitalnych, 3% podwyżkę wyceny wszystkich świadczeń realizowanych przez wszystkie podmioty, za wyjątkami takich specyficznych, na przykład programy lekowe, właśnie w związku z tym, że wiemy, że są dodatkowe koszty.
I to też jest realizowane na podstawie prezesa, przepraszam, polecenia ministra zdrowia dla prezesa funduszu. I jeżeli te przepisy, których usunięcie rekomendowało biuro legislacyjne, z tej ustawy znikną, to szanowni państwo, 5-6 września zniknie też 3% dopłaty dla każdego podmiotu leczniczego w Polsce, wypłacanej właśnie na tej podstawie. Dziękuję. Dziękuję. Bo ja chyba jednego pytania nie odpowiedziałem, więc... Tak, proszę bardzo. Ale to jakby pan senator mógł przypomnieć, bo mogło mi coś umknąć. Mikrofon. Pan minister mówił o tym, że firmy, które otrzymały polecenie i działy na rzecz i w sprawie, mogą wystąpić. Więc moje pytanie jest, jakby było dwuczłonowe. Jedno, czy to daje możliwość Orlenowi KGHM o wystąpienie? To jest pierwsze pytanie. I drugie, dlaczego zapisaliście państwo, że mogą? No już, okej, to oczywiście. Otóż tak, no, jeżeli chodzi o konkretne firmy, to do tego się już odniosłem. Natomiast jeżeli zaś chodzi o to drugie pytanie, dlaczego słowo mogą? Otóż szanowni państwo, no, w większości sytuacji, kiedy przedsiębiorcy zwracają się do szeroko rozumianego państwa o jakiekolwiek środki finansowe, odbywa się to w trybie wnioskowym. I to jest cała tajemnica tego przepisu. Tutaj, bo rozumiem wątpliwość pana senatora, rozumiem, że wątpliwość pana senatora dotyczy tego, że w sytuacji, że tu może być pewna arbitralność. Na przykład kancelaria premiera powie, że na przykład temu przedsiębiorcy ona na takiego wsparcia czy takiego finansowania nie udzieli. W mojej ocenie tego przepisu nie powinno się w ten sposób czytać, ponieważ tu jest jednoznaczna intencja ustawodawcy, żeby to była możliwość, to znaczy składa się wniosek i na podstawie tego wniosku ten przepis daje możliwość wystąpienia o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Czyli ja rozumiem wątpliwość pana senatora, natomiast no, w mojej ocenie jakby ten przepis tutaj jednoznacznie nie daje w żaden sposób możliwości jakby odmówienia tego dofinansowania, ponieważ warto zauważyć, że możliwość jest przekazana przedsiębiorcy, a nie szefowi KPL. Proszę bardzo, panie senatorze. Panie ministrze, mechanizm jest następujący, panie ministrze. Władza publiczna, załóżmy pan premier, wydaje polecenie firmie. Firma realizuje. I w ramach zrealizowania tego polecenia może wystąpić. No nie no, system wnioskowy polega na tym, że ja ogłaszam konkurs i kto chce, to sobie wystartuje. Tu było polecenie, proszę to zrealizować, bo taka jest potrzeba państwa w zakresie walki z epidemią i słusznie, więc ja uważam, że powinien być zapis dotyczący, kto wydał polecenie, musi zapłacić. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestia, ile zapłacić, powinno być na drodze negocjacji i po trzecie, w przypadku nieporozumienia się, tę sprawę powinien rozstrzygać sąd. Państwo zapisujecie coś takiego, co może być bardzo niebezpieczne. Tak jak mówiliście, panie ministrze, nie zapisujcie tak otwarcie, jeśli chodzi o kwestię likwidacji całych zamówień publicznych, jeżeli chodzi o kwestię zamówień. I dlatego tutaj mówię też, że to jest zbyt uznaniowe, jeżeli chodzi o realizację zwrotu kosztów dla tych, którym wydano polecenie. Nie ogłoszono konkursu, a wydano polecenie. Szanowny panie senatorze, no, moja ocena tego przepisu jest jednoznaczna i w mojej ocenie wynika z tego, że możliwość nie jest po stronie szefa KPRM, tylko po stronie podmiotu, który się o to ubiega. Jednocześnie, jeżeli pan senator miałby jakąś propozycję modyfikacji treści tego przepisu, no to ja deklaruję pełną otwartość naszą na to, żeby się nad tym pochylić. I jeżeli pan senator zaproponuje inne rozwiązanie, które także no, przyczyni się do osiągnięcia tego celu, no to ja jestem przekonany, że ono uzyska poparcie rządu. Proszę bardzo, panie. Panie senatorze, rozumiem, że to jest... Panie ministrze,
Bo gdybym zaproponował, że nie dotyczy to firm państwowych takich jak Orlen, KGHM, to może szef nie byłby zadowolony. Dlatego myślę, że interpretacja pana ministra jest wystarczającą rekomendacją na to, że ci, którzy realizowali zadanie, otrzymają wynagrodzenie. Tak właśnie będzie.